Cześć wszystkim, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, już udało nam się wrócić z góry Fuji do Tokio. No i dzisiaj wybierzemy się na Yakiniku. Zapraszam serdecznie. Jakiś niemiły, bo ja chciałem na górę. Ale wiesz, no. Wiesz. Okej. Na górze jest jakiś event, więc jest zamknięte. No i dostajemy, tutaj jest po angielsku też, więc można sobie spokojnie wybrać. W ogóle to jest restauracja reklamowana przez TripAdvisora, więc wszystko ładnie. No i my sobie weźmiemy taki jakby wielki zestaw z różnymi rodzajami mięska, które zaraz będziemy sobie smażyć na grillu. Jak widzicie, cały wysp tej restauracji jest taki dość specyficzny. Każdy stolik jest oddzielony ściankami. Po środku mamy tutaj taki wywiew. Dym wlatuje tutaj przez ten otwór i nie śmierdzi tak bardzo w tej restauracji. W restauracji tutaj, zaraz wam pokażę zresztą, zamówiliśmy już sobie taki jakby zestaw, który powiedziałem wcześniej. Tutaj są jakby różne rodzaje mięska, które potem można smażyć, ale można też zdecydować się na jakieś konkretne, nie wiem, tam żeberka, czy no jak widzicie, tutaj wybór jest dość spory. Można też zamówić sobie jakieś napoje, tutaj cenowo nie jest aż tak źle, jest to w miarę przystępna restauracja cenowo. No i oczywiście przystawki, możemy te ogórki wziąć, one są nawet fajne. No i przystawki, jakieś tam sałatki, ogórki właśnie wspomniałem i desery. Wszystko po angielsku, więc jest bardzo ładnie i bardzo przystępnie. Tak, będziemy jeść. Przyszły nasze ginger ale. A tam panowie przygotowują nam mięsko, które zaraz będziemy sobie wsadzać na grilla. No i dostaliśmy takiego ładnego grillka, czy tam grillek, który się rozgrzewa pomału, jest już cieplutko. No i jak się będą fajczyć nam te mięska, to żeby... No, pan przyniósł zresztą mięska. To żeby dym wylatywał tutaj przez ten otwór i nie zasmradzał nam pomieszczenie. Hej, czyli ja to zajmę. Tutaj, tutaj ten. No i najedzeni wyszliśmy z restauracji. Zdecydowanie polecamy, prawda? Tak jest, bardzo dobre. Bardzo tak, dobre. Jak wszystko zresztą. Więc teraz trzeba piwko strzelić i idziemy na piekte do domu spalić to całe mięso.